Kościół nie wydał żadnego dokumentu na ten temat. Także opinie Kościoła można wnioskować na podstawie pojedynczych wypowiedzi różnych księży czy biskupów, a tu zdania są podzielone. Także niestety Kościół Wam jeszcze teraz, może kiedyś taki dokument powstanie, czy jeszcze teraz nie da ostatecznej odpowiedzi, takiej bez wątpliwości żadnej, co do homeopatii. Niektórzy księża nawet mówili, że, że to można. Większość, z tego, co ja się tak orientuję, księży jest przeciwko homopatii, ja też jestem przeciwko homopatii. A najdziwniejsze w homopatii wydaje mi się to, że ona czasami rzeczywiście podobno uzdrawia. I to jest dziwne. Ktoś mi powiedział ładnie, jeden z... Homopatia jest to takie produkowanie leku, jakby z mostu śląsko-dąbrowskiego rzuciła witaminę do wody, poleciała na drugi most, nabrała wiadro i to jest takie rozcieńczenie. To jest takie... I to podobno leczy właśnie. To jest pierwsza moja wątpliwość, że to leczy, chociaż nie powinno. A drugie to jest energetyzowanie tego to, że ktoś sobie bierze jakieś tam niegroźne substancje, to drobiazg, ale to jest przedtem czymś energetyzowane. Chciałbym wiedzieć, czym to jest energetyzowane. A nikt mi tego nie powiedział, więc ja tego nie biorę. Ja tego nie biorę i chyba nie będę brał. Ale oficjalnego stanowiska Kościoła nie ma, dokumentu nie ma. Wiecie, Kościół nie wszystko wie, Kościół się zna na sprawach wiary i moralności. Natomiast na, na aptekarstwie, na chemii. To się za bardzo nie zna, oczywiście on musi poprosić ekspertów swoich, ale to, to, to trwa, Kościół się przygląda. Kiedyś powiedziano, co Kościół sądzi o mini sukienkach, jeszcze się Kościół przygląda.